trzy nowe, najciekawsze słodycze, które pojawiły się w polskich sklepach. Pierwszą nowością jest białe, limitowane Toffee Fig, które udało nam się dorwać w Dinzie za 8 zł, ale podobno jest też w Dino. Po otwarciu wygląda ono tak, ale zanim zobaczymy, jak smakuje, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, klikając ten oto przycisk. No i uwaga! Dobre, ale szczerze mówiąc nie ma dużej różnicy pomiędzy tym a klasycznym, więc dla mnie takie 8 na 10. Drugą rzeczą jest popcorn o smaku kokosowym firmy Top, który kupiliśmy w Biedronce za 2,79. Po otwarciu wygląda tak i pachnie na maksa kokosowo, ale sprawdźmy, jak smakuje. Mega dobre, jaki chrupiący, dla mnie takie 10 na 10. No i trzecia nowość, czyli malinowe jeżyki z żabki, które kupiliśmy za 5,99. Po otwarciu wyglądają tak i one są oblane czekoladą deserową. No i uwaga, zobaczmy, jak smakują. Są mocno malinowe, ale są też gorzkie, więc dajmy takie 6 na 10.